Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie poświęconym chwale oręża polskiego. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym omówić postać niezwykłą, która miała olbrzymi wpływ na nasze dzieje, a o której niestety niewiele się mówi. Mam na myśli fakt, że w zeszłym roku, w 2020, miały miejsce oficjalne uroczystości stulecia cudu nad Wisłą. Bitwa warszawska uważana jest za jedną z ważniejszych bitew świata. To polscy żołnierze powstrzymali bolszewicką nawałnicę, która podążała do serca Niemiec, aby wesprzeć tamtejszy ruch rewolucyjny. Na drodze tym planom stała świeżo odrodzona Polska. Bitwę warszawską kojarzymy głównie z postacią marszałka Józefa Piłsudskiego, ale w kontekście prawdy historycznej nie powinniśmy zapomnieć o generale Tadeuszu Rozwadowskim. W tych publikacjach, do których dotarłem, opis generała jest prosty. Z jednej strony ma status jednego z najlepszych polskich oficerów. Jego militarny geniusz nie jest kwestionowany przez nikogo. Z drugiej strony zawiłe losy Polski skutkowały tym, że popadł w zapomnienie. Zarówno propaganda sanacyjna, jak i komunistyczna dużo zrobiły, by wkład Tadeusza Rozwadowskiego został przykryty zasłoną milczenia. Tadeusz Jordan Rozwadowski urodził się 20 maja 1866 roku. Obchodziliśmy zatem kilka dni temu jego 155. urodziny. Rozwadowski wywodził się z rodziny, która miała olbrzymi wkład w historię polskiej wojskowości. Jeden z przodków walczył w bitwie pod Wiedniem, która miała miejsce w roku 1683. Zaś pradziadek stawił się w insurekcji kościuszkowskiej oraz w działaniach zbrojnych z czasów księstwa warszawskiego. Dziadek i stryjowie naszego bohatera zaangażowali się w powstanie listopadowe, zaś ojciec w powstanie styczniowe. Mało kto zapewne może się poszczycić takimi tradycjami wojskowymi i patriotycznymi. Nie może zatem dziwić sam styl wychowania, jaki u Rozwadowskich dominował w tejże rodzinie. Przywiązanie do polskich tradycji, marzenie o odzyskaniu niepodległości, skutkiem czego było chociażby obowiązkowe szkolenie męskich członków rodziny na oficerów. Tadeusz Rozwadowski ukończył niższe gimnazjum we Lwowie, a następnie zapisał się do szkoły kadetów kawalerii w Chranicach na Morawach. Jako że wykazywał predyspozycje również do techniki, umożliwiono mu studia w Wiedniu. Chodzi w tym miejscu o Cesarską i Królewską Techniczną Akademię Wojskową, gdzie wybrał specjalizację artyleryjską. Była to kuźnia przyszłej elity armii cesarsko-królewskich Austro-Węgier. W 1886 roku jako 20-letni prymus otrzymał awans na porucznika. Zgodnie z tradycją miał prawo wybrać przydział. Padło na pierwszy pułk artylerii konnej w Krakowie. W pamięci kolegów, jak i współtowarzyszy broni przewija się to, że Rozwadowski nie tylko był bystrym żołnierzem, ale również fizycznie bardzo sprawnym. Poza tym szybko przełamywał lody, był lubiany. Reprezentował najbardziej archetypiczny model oficera. Bystry, zwinny i kochany przez innych żołnierzy. Miał jednak w swoich działaniach, w swoich wyborach życiowych nigdy nie zapomnieć, że pomimo noszenia austro-węgierskiego munduru, to, co robił, to, czym się parał, miał ostatecznie przyczynić się do uzyskania przez Polskę niepodległości. Ze względu na swoje życiowe wybory był nie tylko artylerzystą, ale również kawalerzystą. I niejako te dwie natury cechowały Rozwadowskiego. Był na tyle lubiany i ceniony na obszarze cesarsko-królewskich Austro-Węgier, że wpierw został nauczycielem arcycięcia Władysława, a następnie atasze wojskowym w Bukareszcie. Bukareszt w tamtym okresie był niezwykle istotny, bo i Rumunia była istotna. Do Bukaresztu różne europejskie imperia wysyłały swoich atasze wojskowych, gdyż właśnie tam toczyła się wywiadowcza i dyplomatyczna gra o przyciągnięcie na swoją stronę samej Rumunii. Przez 11 lat Rozwadowski prowadził tam bardzo zręczną politykę dyplomatyczną.
jednocześnie się kształcił. Wyjechał m.in. do Grecji w momencie kluczowym dla tego państwa, w roku 1897. Wybuchła wtedy krótka, ale bardzo istotna wojna grecko-turecka, która trwała nieco ponad miesiąc. W bitwie pod Larissą Grecy ponieśli klęskę. Wtedy też Rozwadowski zauważył, że sposób, w jaki używano artylerii, nie do końca odpowiada nowoczesnemu polu bitewnemu. Zaczął własne prace nad tym, żeby dokonać reorganizacji tego typu jednostek. W 1907 roku został dowódcą 31. Pułku Artylerii Polowej w Stanisławowie. W tym samym czasie szefem sztabu Cesarsko-Królewskiej Armii Austro-Węgier został Franz Konrad von Hutzendorf, uważany za jednego z lepszych dowódców armijnych Cesarsko-Królewskich Austro-Węgier. Zarówno Franz Konrad, jak i Tadeusz Rozwadowski rozumieli konieczność reorganizowania armii. Rozwadowski i von Hutzendorf rozumieli, że nowoczesna wojna ma charakter raczej manewrowy, a nie stricte pozycyjny. Zatem nie da się wygrywać, bazując na dotychczasowych schematach znanych jednocześnie przecież jednostkom wroga. Obaj zaczęli wprowadzać różnego rodzaju nowinki w zakresie szkolenia, taktyki wojennej, co obu przysporzyło uznanie. System szkolenia według Rozwadowskiego oparty na manewrowaniu, czyli strzelaniu do ruchomych celów, w krótkim czasie wprowadzono na terenie całych Austro-Węgier. Rozwadowski zyskał również dzięki wprowadzeniu nowinek technologicznych. Zwłaszcza dwie nowinki okazały się niezwykle udane. Pierwszy to uproszczony celownik artyleryjski, pozwalający na skuteczny ostrzał paraboliczny. Drugi natomiast został nazwany pociskiem granatoszrapnelem, gdyż jeden pocisk potrafił łączyć te dwa rodzaje amunicji. Kiedy wybucha pierwsza wojna światowska, Tadeusz Rozwadowski jest już w stopniu generała majora. Dowodził 12. Brygadą Artylerii 12. Krakowskiej Dywizji Piechoty. Brał udział w wielu akcjach armii Austro-Węgier, ale do historii przeszedł zwłaszcza jego udział w bitwie pod Gorlicami. Rozwadowski znany był z tego, jak wielokrotnie podkreślał, konieczność stosowania zdolności manewrowych pułków artyleryjskich. Dzięki temu w kluczowym momencie ostrzał artyleryjski mógł przechylić szalę zwycięstwa. To głównie bitwa pod Gorlicami okazała się momentem kluczowym dla kariery Rozwadowskiego, bo ukazała jego wojenny kunszt. To właśnie tam jako pierwszy zastosował metodę prowadzenia ognia artyleryjskiego znaną jako ruchoma zasłona ogniowa. Do tego momentu artyleria strzelała do wroga do czasu, jak własna piechota wyszła z okopów. Ten moment wykorzystywał wróg, by wyjść z kryjówek, rozstawić karabiny i ostrzelać nadciągające siły piechoty. Rozwadowski, w przeciwieństwie do dotychczasowego schematu, nie zaprzestał ostrzału, ale dalej kazał strzelać w taki sposób, aby pociski uderzały tuż przed własną piechotą, która w tym samym czasie wychodząc z okopów uderzała na okopy wroga. Rosyjscy żołnierze, zdemoralizowani zmasowanym ogniem i szybko nadciągającą piechotą, masowo się poddawali. Był to moment kluczowy. Ten element taktyki do dziś można znaleźć w podręcznikach dla przyszłych oficerów. Jak się okazało, niedaleko samej bitwy akurat stacjonował sam cesarz niemiecki Wilhelm II. Rozwadowski, nie bacząc na znamienitego gościa, samą artylerią zmusił w tym momencie Rosjan do zaprzestania kontrnatarcia. Cesarz był pod takim wrażeniem, że przyznał Rozwadowskiemu krzyż żelazny pierwszej klasy. Do jesieni 1915 roku Rozwadowski zanotował liczne sukcesy. Między innymi brał udział w zdobyciu Lwowa i reszty Galicji. Niestety konflikt z naczelnym dowództwem skończył jego karierę. Rozwadowski pisał różnego rodzaju listy protestacyjne przeciwko traktowaniu przez państwa centralne
ludności cywilnej na terenach dawnego Imperium Rosyjskiego, zajmowanego w trakcie działań wojennych. Konserwatywnie raczej nastawieni generałowie, czy to niemieccy, czy to austro-węgierscy, zmusili Rozwadowskiego jednak do przejścia na emeryturę, co de facto stało się 1 lutego 1916 roku. W tym też czasie Rozwadowski na dobre związał się z różnego rodzaju polskimi organizacjami, jak Polską Tymczasową Radą Stanu, czy jej kontynuatorką Radą Regencyjną. Wraz z drugą połową 1918 roku było pewne, że Imperium Habsburgów nie przetrwa. To była szansa dla wszystkich marzycieli o niepodległej Polsce, tym i dla Tadeusza Rozwadowskiego. Dnia 7 października 1918 roku Rada Regencyjna ogłasza niepodległość Polski. Krótko później pierwszym naczelnym wodzem i szefem sztabu generalnego odrodzonej de facto Rzeczpospolitej zostaje Tadeusz Rozwadowski. Śmiało zatem można powiedzieć, że był on ojcem odrodzonej armii II RP. Rozwadowski miał już przygotowany schemat organizacji polskich władz wojskowych. Natychmiast przystąpił do tworzenia pułków kawalerii oraz straży gospodarczo-wojskowej, które były protoplastą dla późniejszych korpusów ochrony pogranicza. Wraz z powrotem do odrodzonej Polski Józefa Piłsudskiego, to na marszałka spoczął ciężar władzy. W tej sytuacji Rozwadowskiemu przydzielono dowództwo wojsk w Galicji Wschodniej. W tym samym właśnie czasie Lwów potrzebował pomocy. Pomimo licznych przeciwności losu, Rozwadowskiemu udało się utrzymać miasto Lwów w polskich rękach. Utrzymał miasto do czasu przybycia od sieci wojsk polskich. Krótko później został mianowany szefem polskiej misji wojskowej w Paryżu. Doświadczenie Rozwadowskiego, nabyte w cesarsko-królewskich Austro-Węgrzech, prezentowało, chodzi przecież o wieloletni pobyt w Bukareszcie. Bardzo szybko udało mu się przekonać aliantów do polskich racji w kontekście chociażby nadciągającej burzy związanej z wojną polsko-bolszewicką. Zyskał przychylność m.in. u marszałka Ferdynanda Focha, a także amerykańskiego generała Johna Pershinga w kontekście ewentualnego tworzenia Legionu Amerykańskiego, który miał zostać rzucony na pomoc Polsce. W ten sposób m.in. do kraju trafiła słynna 7. Eskadra Myśliwska imienia Tadeusza Kościuszki, w ramach której wielu ochotników ze Stanów Zjednoczonych walczyło. Poza tym, w tym też okresie Rozwadowskiemu udało się stworzyć podwaliny pod stały sojusz polsko-rumuński. Marszałek Józef Piłsudski długo trzymał świetnego taktyka, jakim był Tadeusz Rozwadowski, w Paryżu. Gdy jednak sytuacja na froncie polsko-bolszewickim stawała się coraz bardziej beznadziejna, a Armia Czerwona stanęła pod Warszawą, Piłsudski podjął decyzję o ściągnięciu Rozwadowskiego do Warszawy. W kraju, już po powrocie, Rozwadowski został natychmiast mianowany szefem sztabu generalnego w celu zapanowania nad dość już chaotyczną sytuacją na froncie wojny polsko-bolszewickiej. Dziś przyjmuje się, że cud nad Wisłą był dziełem marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednakże część historyków uważa, że śmiały plan był efektem wypracowanego manewru Rozwadowskiego i Kazimierza Sosnkowskiego. Zwłaszcza istotny jest rozkaz numer 10 tysięcy, wydany w nocy z 8 na 9 sierpnia 1920 roku przez generała Rozwadowskiego i jego ręką spisany. Jest on, ten rozkaz, ostateczną modyfikacją planu Bitwy Warszawskiej. Ta modyfikacja wynikała z tego, iż generał Rozwadowski zdawał sobie sprawę, iż poprzedni rozkaz numer 8358/3 jest raczej znany nieprzyjacielowi. Biorąc pod uwagę jego działania, musieli skądś wiedzieć, jakie będą ruchy wojsk polskich. Według modyfikacji Rozwadowskiego, 5. Armia generała Władysława Sikorskiego miała zostać wzmocniona i obok zadań defensywnych miała również zmienić swoje zadania na charakter bardziej ofensywny. Tym samym Armia Sikorskiego miała ostrzyglić bolszewików o północy i spychać ku południu, gdzie wróg również był okrążany. Formalnie, czysto formalnie, marszałek Piłsudski był tym, który rozkaz przyjmował do wiadomości. Po wojnie Rozwadowski nie chciał mieszać się w polityczne spory
i przyjął stanowisko generalnego inspektora jazdy. Ostatecznie Piłsudski i Rozwadowski niestety stanęli po przeciwnych stronach barykady, co miało miejsce w roku 1926. Podczas zamachu majowego Tadeusz Rozwadowski pozostał wierny legalnym władzom. Po klęsce rządu centralnego wielu oficerów aresztowano, w tym Rozwadowskiego. Wojskowy Sąd Okręgowy oczyścił imię naszego dzisiejszego bohatera, ale ten wyszedł z więzienia dopiero 18 maja 1928 roku. Jego stan zdrowia był już wtedy ciężki. Zmarł 18 października 1928 roku. Zapamiętany został chyba jako jeden z wybitniejszych, jednocześnie bardziej niedocenionych generałów polskich tamtego okresu. Szanowni Państwo, chciałem dzisiaj właśnie tych kilka słów poświęcić generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu kilka dni po jego 155. urodzinach. Postać niezwykła, postać barwna, będąca dzieckiem swoich czasów, która miała to nieszczęście, że w pewnym momencie stanęła po złej stronie barykady. Mam jednak nadzieję, że Państwo tą niezwykłą postać po prostu zapamiętają. Dziękuję za dzisiejszą uwagę i zachęcam do śledzenia kolejnych działań Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.